Słuchajcie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Gromda House, Pionki i z nami właściciel organizacji Gromda, Mariusz Grabowski. Witamy. Witam serdecznie. Ja powiem tak, słuchajcie, kilka dni temu miałem okazję porozmawiać w Toruniu z Denisem Załęckim i tam też wątek i Gromdy, i jej właściciela się pojawił. To może, żebyście też wiedzieli, do czego się odnosimy, posłuchajmy tego fragmentu, w którym Denis mówi na ten temat i zaraz się do tego odniesiemy. Dzisiaj jestem po sparingu z Kubą Szmajda, z zwycięstwem pewnej federacji, tak, której nie lubię, która mi cały czas wbija szpilki, bo nie może przypalić tego, że się pnę w kugurze. Ale jak rozmawiam z prezesem tej federacji, o której nazwy nie chcesz wymieniać, no, to zawsze mówisz, że to jak najlepiej. No, jako pierdolę, ciągnie, kurwa, nie lubię, no bo ja non-stop mi wbijają szpile, non-stop nakręca zawodnika, oni sami mówią, kurwa, Denis, on mi nakręca, to nam każe mówić, to na ciebie to, a nam tak głupio mu odmówić, że to, wiesz, i tak cały czas to wygląda. No, panie Mariuszu, Denis Załęcki mówi o tym, że gdzieś zawodnicy są motywowani, gdzieś nakłaniani do tego, aby gdzieś gadać, mówiąc wprost, na Denisa Załęckiego. Jak to wygląda z pana perspektywy? Powiem szczerze, że ja do Denisa Załęckiego cały czas mam jakiś sentyment. Wiadomo, że chłopak cały czas mówi o zasadach. Chce tam zgrywać nie wiadomo kogo, a w takich wypowiedziach psuje wszystko i te relacje, wiadomo, że nasze nie są jakieś tam bliskie, ale wiadomo, że trzeba się tolerować, szanować, jeśli tym bardziej, że chłop mieni się i chce się wypowiadać na forum publicznym i coś komuś udowadniać. I ja powiem tak, że Denis Załęcki zapomniał i powinien dziękować tej federacji, o której nie chce mówić albo nie chce wypowiadać jej nazwy, że po prostu mógł zaistnieć. Powiem więcej. Denis Załęcki nigdy nie miał ksywy Bad Boy, tylko to Federacja Gromda mu dała taką ksywę i nałożyła, i po prostu ja za chwilę zrobię w Gromdzie kolejnego Bad Boya. I żeby nie było. Po trzecie, to powiem tak, że jak czasami słucham Denisa i on opowiada o tych zasadach, o tym honorze, a ostatnie wypowiedzi w stronę Artura Szpilki czy innych chłopaków, no po prostu zakrwawają o pomstę do nieba. Ja tutaj nie jestem, żeby szerzyć jakąś tam patologię, wchodzić w jakieś gangsterskie układy, bo do nikomu to nie jest niepotrzebne, ale to co słyszałem i to co mówi Denis, naprawdę jest przykre. Ja dzisiaj mamy walczyć z patologią, mamy walczyć z jakimiś kryminogennymi zachowaniami. A myślę, że tutaj w Denisa przypadku to tylko on istnieje ze względu na to. Dlatego powiem szczerze, że przykro się na to patrzy, my w Gromdzie na to nie idziemy. Czwarta odpowiedź na kolejne pytanie i wypowiedź Denisa, że ja jako włodarz federacji mówię, żeby oni dokuczali Denisowi, żeby oni wypowiadali o Denisie się. Ja powiem szczerze, że ja jestem zszokowany i pierwsze coś takiego słyszę. A wiecie, że jestem szczerym gościem i mówię zawsze to, co myślę, dlatego czasami mi się za to obrywa. I ja mam taki konkurs może, żebyśmy zrobili, że jeśli Denis i ci chłopcy z Gromdy, chłopaki, którzy tak mu mówią, że Grabowski im kazał mówić, to Denis dawaj, zrobimy konfrontację z tymi właśnie chłopakami z Gromdy, którym Grabowski mówi, żeby coś mówili dla ciebie. Chłopie, ty się ośmieszasz. Ja wiem, że potrzebujesz teraz fejmu. Ja wiem, że twoje zarobki polegają na tym, że robisz jak największą patologię. Nie masz szacunku do żadnych osób, do żadnych zasad. I po prostu to opowiadanie takich twoich bzdur, no nie ma to sensu, bo wiesz dobrze o tym, że ja się nigdy nie wypowiadam na twój temat. Te twoje szpileczki, że ci ktoś gdzieś tam wciska, daje. No nie, no to myślę, że mijasz się z prawdą i tutaj nie ma nic prawdego. I musisz wiedzieć dobrze o tym, że nigdy Grabowski nie namawiał, ani nie przymuszał nikogo, żeby o tobie mówili. Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Nie wiem, którzy ci to zawodnicy mówili, ale jeśli ci mówili, to pewnie są tacy sami zawodnicy, jak i ty. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać w studiu Fansportu i wtedy też poruszaliśmy między innymi temat Tomasza Oświecińskiego. I ostatnio Tomasz Oświeciński
też gdzieś w komentarzach pod tym filmem zabrał głos i tutaj chciałem zacytować może na początek ten komentarz. A ludzie stracili majątek życia przez twojego kolegę. Taki git, a obsrał zbroję dwa razy, raz na robocie, raz na komendzie. Tyle Tomasz Oświeciński. Jakieś słowa odpowiedzi? Ja powiem szczerze, że zadajesz mi ciężkie i trudne pytanie. Ja po prostu chyba jestem jednym z niewielu osób, który tak naprawdę nie chce szerzyć tej patologii. Ja po prostu się od tego cały czas odcinam. Wiadomo, że co niektórym ludziom to pasuje, to chcą zgrywać i opowiadać. Ale jeśli chodzi o Oświecińskiego i o tą wypowiedź, bo pewnie tutaj chodzi o Michała Materlę, no co ja mam powiedzieć? No tutaj przecież wiadomo, że ja tego nie zrobiłem. Ja tylko wiem, co było w tych papierach. Wiem, co mówią ludzie z kręgu Materli. Ja tylko na tej podstawie mogę się odnosić, a jeśli mógł komuś coś tam pomóc czy zrobić, no to pewnie tak zrobił. Ja nie wiem, no ja tutaj mogę się wypowiadać na swoje pytania i na swoje spostrzeżenia. Wiadomo, że tutaj ja do końca też nie wiem, czy ktoś napadł, czy ktoś nie napadł. Ja przecież nie byłem przy tym i ja tej sprawy tak naprawdę nie śledzę. No bo co mi po tym? Przecież ja nie żyję tym, co inni żyją i po prostu próbują teraz w jakiś tam sposób zdyskredytować Michała Materlę, bo nie ukrywajmy, bo dzisiaj na tobie jest jeden debil, który sprzedał swoich kolegów, mówię tutaj o Masie, o Oświęcińskim już nie wspomnę, bo to wiadomo, że to gość to po prostu no zwykły konfident, to nie ani 60, ani koronny, tylko konfident, który w tamtych czasach sprzedał swoich kolegów, no i tyle. A tutaj chciałem się odnieść jeszcze do Masy, który gdzieś tam widziałem, mięśniak bierze, nagrywa jakieś nagrywki. Ja cały czas powtarzam, że nie wiem, ci panowie nie mają czym innym żyć, po prostu zrobili sobie jakieś tam źródło zarobkowania. Masa mieni się teraz, że się zmienił, że on jest idealnym obywatelem, odpłacił wszystko, no tylko że zobacz różnica, że załóżmy, jeśli ja coś w życiu zrobiłem, to ja o tym zapomniałem, do tego nie chcę wracać, wręcz pomagam ludziom, a przykładowo taki przykładowy Masa, który chce jakąś tam walkę teraz z Murańskim, on o tym opowiada, bo on nigdy w życiu nic nie zrobił, bo ja mogę powiedzieć, że zrobiłem wiele, jestem promotorem, jestem organizatorem, jestem właścicielem największej federacji w Europie, jak nie na świecie, Gromdy. No i coś cały czas buduje, daje ludziom możliwości. Ja można powiedzieć, odkupiłem te wszystkie błędy. A taki idiota jeden z drugim, który siedzi za biurkiem i opowiada o mafii pruszkowskiej, o gangsterach, że co to nie było i tego, no to widocznie ci panowie nie mają co w życiu innego robić, tylko po prostu żyją tą historiami. Ja tymi historiami nie żyję i dlatego no powiem szczerze, że nawet to mi się nie podoba, bo ja nie chcę do takich rzeczy wracać, a opowiadanie, że ten zrobił to, czy ten zrobił tamto. Zrobił, odkupił winy, dziękuję, skończyłem. A tutaj panowie piętnują i teraz raptownie przy walce z Murańskim chcą, nie wiem, znowu szukać tego fejmu, żeby jak najwięcej się o nich mówiło. No myślę, że w przeciwieństwie do ich myślenia jest inaczej. Wiadomo, że widziałem, że ktoś tam wywiad robił z Masą, no ale panowie, no nie możemy dawać pola do manewru takiemu gościowi, który tak naprawdę kłamie, że się zmienił, bo wiadomo, że się nie zmienił. No zmienił się tylko na potrzeby danej chwili, na potrzeby swojego dobra, nie swojego kolegów, rodziny czy innych, tylko po prostu dla swojego dobra, żeby po prostu nie iść siedzieć. No i to jest całe wytłumaczenie i całe tłumaczenie Masy, który mówi, że jaki on jest teraz święty. Dlatego powiem szczerze, że ja nigdy nie lubię, no chyba ostatnio się też u Was wypowiadałem na kanale, dlatego mi to jest do niczego niepotrzebne. Ja po prostu robię stricte sport, chcę pomagać, chcę wyławiać te talenty, które są czy na Gromdzie, czy w boksie i chcę to robić, a nie żyć cały czas jakimiś historiami jak ci panowie. Wiadomo, być może to jest ich zarobek, bo chcą nakręcić tą walkę. Myślę, że medialnie niezbyt to idzie, bo się wszyscy zorientowali, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego myślę, że bo to jest robione. Słuchałem tego wywiadu, o którym Pan wspominał dzisiaj, jadąc tutaj na naszą rozmowę, i Masa tam chociażby mówi o tym, że wchodzi do tego świata, czytaj, świata frików, świata sportu, ponieważ panuje tutaj patologia, on chce być przykładem dla młodych ludzi i gdzieś sprowadzać ich na dobrą drogę. Jakiś komentarz? No jak on może być przykładem? Właśnie dopiero o tym skończyłem mówić. Mm-hmm. No jak on jest przykładem? To jest nie żaden przykład. To jest po prostu gość, który żeby bronić siebie,
sprzedał wszystkich swoich kolegów, narobił dużo zła. No i to jest, odpokutowanie za niego winy i on chce teraz umoralniać dzieci, młodzież, że jest fajnie i cały czas o tym mówi. No przecież by było lepiej, jakby o tym w ogóle nie mówił. Po co komuś potrzebna jest mafia pruszkowska, jakieś sytuacje lat 90., które były. Wiadomo, one są dobre w filmach, ale nie tłumaczenie i przekazywanie przez takiego gościa, jakim jest Masa. Chciałem jeszcze przy okazji tego naszego spotkania zapytać o dwóch zawodników, dwie osobowości. Jedna jest cały czas związana z Gromną, druga kiedyś dla Gromdy walczyła. W kontekście ostatniej gali KSW Patryk Tołkaczewski, Gleba, przegrana. Artur Szpilka, także przegrana. Chciałem zapytać o Pana opinię o tych walkach, bo pewnie Pan je widział. Ja powiem szczerze, że to przykro jest trochę, nawet z ust Maćka Kawulskiego padło to, że w stosunku co do Gleby, że porównywanie Gromdy i KSW to jest dwie różne sprawy. No i wiadomo, że to było w kierunku Gromdy, że Gleba przychodząc z Gromdy to był inny świat w KSW. No to pierwsza podstawowa sprawa, jeśli czy Maciek Kawulski, czy inni menadżerowie wiedzieli, że Gleba się do KSW nie nadaje, to po prostu nie powinni go brać. Nie wiem, czy teraz w tym przypadku w KSW jest inaczej i po prostu też idziemy tą krótszą drogą i nie ma stricte, już nie patrzy się stricte na sport, tylko patrzy się bardziej na nazwiska, żeby wykreować, bo ja pamiętam też czasy włodarzy, którzy mówili, że w KSW jest tylko miejsce dla MMA. No i tutaj widzimy, że też te zasilanie się czy Arturem Szpilką, czy Glebą, czy innymi po prostu też musiało coś do tego KSW wnieść. I te słowa Maćka Kawulskiego w stronę Patryka też były takie dla mnie niesmaczne, bo po prostu trzeba było tego chłopaka nie brać. Ale też nie ukrywajmy, że troszkę sam sobie zawinił i Patryk, bo nie ukrywajmy, dzisiaj w Gromdzie zawodnicy, którzy przychodzą do Gromdzie, no to jest platforma promocyjna bardzo duża i wiadomo, że wychodząc po gali Gromda jesteś i innym człowiekiem i inne masz możliwości, rozpoznawalność twoja jest duża i tutaj co niektórzy czasami się wzięli i może ta czkawka ich taka złapała popularności i już myśleli, że wszystkie rozumy pozjadali. No i tutaj Mur jest bardzo blisko i zderzenie z tym murem czasami wychodzi ciężko, bo to też nie tylko w przypadku czy Patryka. No wiadomo, że też Remik chyba poszedł, bodajże walczył z Sosnowskim, też tak było. No wiadomo, że ta popularność z Gromdy robi swoje, no ale później ta końcowa faza tego kontynuowania już jest gorsza, bo ty jesteś tam nie czołowym zawodnikiem. Nikt tak na ciebie nie stawia, nikt ci tak nie promuje jak w Gromdzie, tylko po prostu jesteś podrzędnym zawodnikiem, który otwiera galę. I tutaj widzieliśmy, że to jest właśnie przykre. Jeśli chodzi o Artura Szpilkę, no wiadomo, że Artura zawsze znaliśmy z tej strony, że Artur lubi te największe wyzwania. On nie lubi półśrodków. Czy ma przegrać, czy ma wygrać, zawsze idzie do przodu. I myślę, że tutaj no niepotrzebnie poleciał do przodu i chciał tym jednym ciosem chyba skończyć Arka Wrzoska. A Wrzosek wiadomo, że warunki fizyczne, chłopak wysportowany, na pewno pewny siebie. No i się skończyło jak się skończyło, ale ja myślę, że tutaj Artur swoją osobowością i swoją charyzmą, na pewno medialnością też dużo wnosi i myślę, że tak jak w przypadku czy Mariusza Pudzianowskiego jest tak, że po prostu czy Mariusz przegrywa, czy Mariusz wygrywa, to zawsze wszyscy patrzą na Mariusza i w przypadku Artura Szpilki pewnie jest tak samo. Szkoda, że tak się stało, no ale mówię, no to jest sport, to jest walka, to tak samo czy na Gromdzie, czy w KSW, czy w innych federacjach. Jest tak, że po prostu musi jeden wygrać, drugi musi przegrać. I taka jest kolej rzeczy. Czasami się wygrywa szybciej, czasami się wygrywa na pełnym dystansie, czasami się wygrywa przez knockout, czy czasami zostaje się znokautowanym. Dlatego no mówię, no to takie jest życie. My tutaj nic w tym przypadku nie zmienimy i to jest sport. Pewnie Pan widział i pewnie Pan wie, co wydarzyło się na ostatniej konferencji. Fame MMA, Paweł Tyburski, atakujący Don Casio w sposób, jakiego jeszcze nawet w tym świecie nie oglądaliśmy. Dla niektórych to jest przesada, inni mówią, że jak się okazuje, nawet w tym świecie są granice, których nie powinno się przekraczać i Casio po prostu zapłacił za ich przekroczenie. Jak Pan patrzy na to, co się wydarzyło wtedy w Gliwicach? Powiem tak, już wypowiadałem się w kilku wywiadach, jestem zażenowany tym wszystkim, bo ja robiąc Gromdę, robiąc sport, chłopaków promujemy i czasami się mówiło, że na Gromdzie to jest mordobicie, to jest patologia.
wizerunkowo słabo, bo wiesz, no i tak to wygląda. No to jak obejrzałem konferencję Fame MMA i tam, co się na tej konferencji działo, to jeśli ktoś mi powie, że ktoś się nie wstydzi tam przyjść albo tam wystąpić, no to naprawdę, no to życzę mu powodzenia, bo takiej patologii i takiego czegoś, takich wyzwisk, takiego przeklinania ja nie spotkałem dawno i mało tego, jeszcze na tym samym panelu siedział Tomek Adamek, który jest z czystej krwi sportowcem. No i ja tak patrzyłem na Tomka, jak on się czuł. On wiadomo, że on się nie odzywał, bo do końca nie był pewnie nigdy w takiej sytuacji i myślę, że on nie bywał w swojej całej karierze sportowej na takiej konferencji. No naprawdę, naprawdę przykro się patrzyło, ale to wiecie, no to tak to wszystko wygląda, jeśli się podjudza, jeśli się chce płacić za to, że ktoś poddymia na takiej konferencji, bo też słyszałem takie głosy i tutaj, czy informacje, czy w komentarzach, czy ktoś mi mówił, że dostaje się jakieś pieniądze za to, że się poddymia, jak się bardziej zadymi, nadymi, nawyzywa drugiego, no to się dostaje pieniądze. Tutaj w tym przypadku powiem szczerze, że ja nie ukrywam, ja nie jestem za takim zachowaniem, żeby wiadomo, że tak jak w przypadku Tyboriego, żeby uderzyć Kasiusza, bo to wiadomo, tym bardziej było przed walką, ale ta granica została przekroczona i nie ukrywam, że Paweł Tyburski naprawdę zrobił, myślę, to, co powinien zrobić, bo to, co robił już Kasiusz w jego kierunku, naprawdę to było niesmaczne i myślę, że tutaj swój trafił na swojego. Wiadomo, że każdy liczy i na takich konferencjach, że dymi specjalnie, bo jest ochrona, bo będzie ktoś kogoś rozdzielał. No to w tym przypadku się tak nie stało i Tybori był szybki. Ja mówię tak, nie pochwalam tego zachowania, ale ileż można było znieść i wysłuchiwać na swój temat od Kasiusza. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to mi nie rozstrzygać, bo ja nie siedzę w tych frikach, tylko akurat oglądałem ten panel i dużo osób do mnie pisało i pytało, czy widziałem to zachowanie. Dlatego ja powiem szczerze, że jak patrzę na tą konferencję i na ten cały wizerunek tego wszystkiego, co tam się działo, to ja powiem szczerze, że dumny jestem z Gromdy i ludzie mi piszą, że panie Mariuszu, Gromda to jest prestiż i myślę, że tą drogą będziemy szli, że tu jest szacunek, do drugiej osoby. Tu nikt nie robi takich rzeczy, tu nikt nie robi nic pod zasięgi. Tu my robimy cały czas kroczek po kroczku, żeby samemu zdobyć tego kibica, bo wiemy dzisiaj, że jakbyśmy, wiadomo, że podpuścili jednego, drugiego, jeden drugiego by uderzył albo coś zrobił, no to wiadomo, że to zainteresowanie by było inne. Ale my tutaj nie będziemy szli tą drogą, my jesteśmy stricte sportową federacją. Wiadomo, że rzesza kibiców kocha Gromdę i chcemy to po prostu z szacunkiem do drugiej osoby podchodzić i tak podchodzimy. Myślę, że jak ktoś widział tą konferencję, a widzi Gromdę, no to sobie już sam sobie odpowie na pytanie i czy to jest wizerunkowo fajnie, czy nie fajnie. I gdzie jest fajniej być? Czy w Gromdzie, czy tam? Powiedział pan, jestem dumny z Gromdy, a jest pan też dumny z tej karty, którą się udało złożyć na Gromdę 17, która jest już 31 maja, bo oprócz tej walki Don Diego Balboa, na którą wszyscy kibice Gromdy czekają, mamy też kolejne ogłoszenia wielu nowych zawodników. Wiemy też, że wraca na przykład arcymocny Słomka. Czekają nas jeszcze jakieś mocne ogłoszenia? Powiem tak, karta jest zadowalająca i myślę, że przy tej walce mistrzowskiej Kubiszyn z Domalikiem mogliśmy troszkę zaeksperymentować i zrobić ten turniej i wprowadzić turniej do 80 kg. I myślę, że to jest dobry moment, bo wiadomo, że ta walka sama w sobie mistrzowska grzeje, a turniej możemy wpleść w to, żeby po prostu iść już dalej, postawić ten kroczek dalej, żeby dać możliwości innym zawodnikom, bo nie ukrywajmy, tych zawodników jest coraz więcej, federacja się rozrasta. Jeśli chodzi o zawodników, którzy jeszcze wystąpią, to naprawdę musimy stawiać
też na tych zawodników w kategorii ciężkiej, bo nie ukrywajmy, że Gromda, no to wiadomo, ciężkie chłopy, waga ciężka i tutaj myślę, że 6 ekstra fajtów w super ciężkiej kategorii naprawdę będzie elektryzować, bo tak jak mówimy, jest Słomka, mogę powiedzieć, że jest Gorilla, jest Kapo, jest Wasyl Halecz, no to myślę, że tutaj to już te nazwiska, którzy są znani na Gromdzie i kibice ich kojarzą i myślę, że tutaj żaden z nich nie odstawiał pięści czy głowy. Dlatego myślę, że karta jest naprawdę, naprawdę fajnie ułożona i myślę, że ta Gromda numer 17 31 maja naprawdę wyłoni wielu, wielu zawodników, których będziemy mogli w późniejszych galach też oglądać, bo nie ukrywajmy, że turniej do 80 kg to jest jedno, ale ci zawodnicy, którzy w tym turnieju się zaprezentują dobrze, to zawsze mają możliwości walczenia w ekstrafajtach. Być może w przyszłości zrobimy tak, że zrobimy ranking kategorii mniejszych i będziemy też dążyć do tego, żeby wyłonić tam mistrza Gromdy w kategorii do 80 kg. No, możliwości jest wiele, dlatego te innowacje cały czas wprowadzamy, żeby nie było takiego marazmu, że po prostu ktoś wychodzi, walczy, jedzie do domu i tyle. Chcemy po prostu coś zmieniać, chcemy dawać to dla kibiców i myślę, że sama Gromda już jako Gromda i ci kibice zawsze znajdą w swoim kalendarzu ten piątkowy wieczór raz na 3 miesiące, że po prostu zasiądą i będą mogli się delektować tą Gromdą, bo myślę, że takiego kibica dzisiaj mamy, dlatego też chcę kibicom podziękować za tak liczne oglądanie nas zawsze, no bo myślę, że my mamy taką stałą grupę kibiców, na których zawsze możemy liczyć i przede wszystkim o takich kibiców nam chodzi. To nie jest kibic, który po prostu jest w przypadku, który ma 14 lat, 15 i sobie ogląda jakieś tam fryki. To jest kibic, który ukształtowany, który wie, na co może liczyć na Gromdzie i myślę, że zawsze ci zawodnicy z Gromdy dają te emocje kibicom. Prosto z Gromda House, słuchajcie, moim i waszym gościem był właściciel organizacji Gromda, Mariusz Grabowski. Bardzo dziękujemy. A Gromda 17, wabank już 31 maja. Dziękuję bardzo, naprawdę będzie wabank. Idziemy wabank. Pozdrawiam.